Witam Państwa bardzo serdecznie. 3 maja to symbol wielki dla naszego narodu i naszego państwa. Polska, jak wiemy, traciła niepodległość, atakowana przez kraje sąsiednie, zwłaszcza przez Rosję. I dla nas to była okazja do uświadomienia sobie, jak cenną Rzeczą jest niepodległość państwa i suwerenność narodu, ale całego narodu. 3 maja to proces, który rozpoczął wielką drogę do suwerenności całego narodu, który wcześniej podzielony na różne warstwy, cieszył się mniejszą lub większą wolnością, ale to nie była ta wolność, która obejmowałaby wszystkich mieszkańców. Naszego państwa. Kiedy mówimy o Polsce tamtego czasu, musimy wyobrazić sobie, a nawet przybliżyć za pośrednictwem różnych map, o jakiej Polsce mówimy. Posłuchajmy początek, inwokację Konstytucji 3 maja. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski. Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski. Inflandzki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz z te, ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi. Taka była wówczas Polska. Warto, podkreślam, wziąć mapę i popatrzeć prześledzić te wszystkie ziemie. To były dwie trzecie większe połacie niż liczy Polska dzisiaj. Ważne jest to, że wielcy, tacy jak choćby Adam Mickiewicz, przywiązywali ogromną wagę do pochodu, jaki rozpoczął naród polski wraz z uchwaleniem konstytucji 3 maja, chociaż wiadomo było, że w tamtym czasie. Skończy się klęską ta walka o niepodległość, ale jak wszystkie symbole wielkie, wielkiego narodu czekał na swoje urzeczywistnienie, po to by Polska znowu była wolna, a kiedy zabierano nam niepodległość, znowu był to symbol powrotu do wolności. Radość była wielka. Posłuchajmy Adama Mickiewicza. Boloneza czas zacząć. Pod komorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa pokręcając podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi. Ach, to może ostatni. Patrzcie, patrzcie, młodzi, może ostatni, co tak poloneza wodzi. I szły pary po parach, hucznie i wesoło. Rozkręcało się, znowu skręcało się koło. Jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiący się zwojów, mieni się centkowana różna barwa strojów damskich, pańskich, żołnierskich. Jak łuska błyszcząca, wyzłacana promieni zachodniego słońca i odbita. O ciemne murawy wraz głowia wretaniec brzmi muzyka oklaski i zdrowia a więc zdrowia szczeń Boże